Cześć, witajcie w symulatorze FSX. Tak, jeszcze w stareńkim FSX, który wyszedł w 2006 roku. Odpaliłem sobie tego starocia, że tak powiem, już wysłużonego, ale właśnie po to, żeby sobie przypomnieć no, latanie, przygodę z lataniem. A to też dlatego, że wyszły zapowiedzi o nowej odsłonie symulatora od Microsoftu. Symulator zapowiadany jako nowej generacji. No, materiał możecie sobie znaleźć w internecie czy na YouTubie. Zapowiada się niesamowicie. Dlatego też postanowiłem odgrzebać mojego starego FSX-a i tutaj poprzypominać sobie, na czym polega w ogóle latanie. Awionika, nawigacja i tak dalej. Także mamy tutaj sobie samolocik Beechcraft Baron, który ja osobiście dosyć lubię, jeżeli chodzi o samoloty z General Aviation. Jest to dodatek od Carenado, nie jest to więc domyślny samolot w FSX-ie, który no wygląda dzisiaj dosyć biednie. Dodatek już troszkę lepiej tutaj się prezentuje. I tak, zaczynając od początku, przypomnijmy sobie powierzchnie sterowe samolotu. Powierzchnie sterowe, czyli w ogóle jak sterować samolotem, jak to wszystko tutaj działa i funkcjonuje w samolocie. Powierzchnie sterowe, po pierwsze, to znajdują się na skrzydłach. Samolot ma tutaj główne skrzydła, skrzydło ogonowe, inaczej też statecznik poziomy oraz statecznik pionowy. Tak, zacznijmy od skrzydeł głównych. Na skrzydłach głównych znajdują się lotki. Lotki służą do wychylania samolotu w lewo lub w prawo. W sumie nie do wychylania, tylko do przechylania. I tak, kiedy wolant przekręcimy w lewą stronę, widzimy, co się dzieje. Dzieje się to, że lewa lotka idzie w górę, a prawa lotka idzie w dół. Jeżeli obrócimy wolant w prawą stronę, to mamy na odwrót. Prawa lotka idzie w górę, a lewa w dół. Jest też fajna technika sprawdzenia, czy lotki działają prawidłowo, czy w prawidłową stronę się wychylają. Jeżeli wychylamy wolant w lewą stronę, to jak widzimy tutaj te rękojeści wolanta, ewentualnie możemy jeszcze trzymając tutaj ręce podnieść kciuki do góry, co oznacza, że jak te kciuki wskazują w lewą stronę i do góry, to znaczy, że lewa lotka ma iść do góry. Tak, i tak właśnie jest, lewa lotka idzie do góry. No i w drugą stronę tak samo. Prawa lotka idzie do góry, kciuki do góry i wskazują prawą stronę. Taki prosty sposób na sprawdzenie prawidłowego działania lotek. Druga sprawa to ster wysokości. Ster wysokości jest na stateczniku poziomym, czyli tutaj. I sterujemy nim także wolantem, pchając do siebie. Wtedy samolot leci do góry, będzie się wzbijał, albo wolant od siebie i samolot będzie się zniżał. Jak to wszystko działa, jeszcze zaraz omówię. I mamy kolejną powierzchnię sterową, czyli wzorka ster kierunku. Ster kierunku natomiast tutaj wychylamy za pomocą orczyka. Tutaj ma pilot pedały, może sobie odpychać. To działa asynchronicznie, jak pcha lewy, to mu prawy idzie do przodu. I właśnie wychyliłem teraz jakby wcisnąłem lewy pedał maksymalnie do przodu i widać, że ster kierunku wychylił mi się w lewo, co oznacza, że dziób samolotu będzie kierowany w lewo. No i analogicznie w drugą stronę. I jak to wszystko działa? Ano to działa na zasadzie właśnie, wszystko działa na zasadzie działania skrzydła. Wszystkie te powierzchnie sterowe. Skrzydło ma specjalny profil, to po pierwsze. Może tu sobie jakoś to przyzumujemy i zobaczymy, jak to wygląda. Czy tu będzie to dobrze odwzorowane? No tak, tego aż może nie widać, ale ogólnie chodzi o to, że na dole skrzydło jest bardziej płaskie, a u góry jest bardziej takie wybrzuszone, łukowate. No i oczywiście, no w ogóle pierwsza sprawa, dlaczego samolot lata? No pierwsza najprostsza odpowiedź, którą zna każde dziecko, bo ma skrzydła. No oczywiście jest to niepełna odpowiedź, bo ja mam tutaj skrzydła, a samolot nie leci, tylko sobie stoi. No bo jeszcze jest drugi bardzo ważny czynnik, czyli
Skrzydło musi ciąć powietrze z odpowiednią prędkością. To już jaka ta prędkość jest, zależy od samolotu, od profilu skrzydła i mnóstwo innych czynników. W każdym bądź razie samolot musi ciąć to powietrze z odpowiednią prędkością. Wtedy cząsteczki powietrza opływają to skrzydło. Z tej racji, że właśnie u góry jest skrzydło bardziej wybrzuszone, a na dole mniej, no to powstaje różnica ciśnień. A gdzie różnica ciśnień? Tam powstaje siła. Czyli u góry ciśnienie jest rzadsze, te cząsteczki muszą pokonać większą drogę, cząsteczki powietrza muszą pokonać większą drogę, więc jakby się rozrzedzają. U góry pokonują krótszą drogę, więc są gęściejsze, powietrze jest gęściejsze i stąd powstaje różnica ciśnień, gdzie powstaje siła nośna pchająca skrzydło, a skrzydło cały samolot do góry. I teraz jak działają lotki. Dlaczego jak ja na przykład przekręcę wolant w lewo, może zacznijmy w prawo. Jeżeli dam wolant w prawo, to samolot zacznie mi skręcać w prawo. Oddalmy tu sobie. O, tak, zobaczmy pełny samolot z wychylonymi lotkami. No to tak, wyobraźmy sobie, że tutaj opływa skrzydło powietrze. I w tej chwili zmieniliśmy profil tego skrzydła. Spowodowaliśmy coś takiego, jest jeszcze coś takiego jak kąt natarcia w lotnictwie. Kąt natarcia to jest właśnie kąt, pod jakim skrzydło jest, no, takim skrzydło jest podniesione względem poziomu lotu. Tak, tu jakby wychylając lotkę w dół, spowodowaliśmy, że ten kąt natarcia się zwiększył, a im większy jest kąt natarcia, tym zwiększa się siła nośna skrzydła. Czyli tutaj zwiększyliśmy siłę nośną skrzydła, a tutaj zrobiliśmy na odwrót. Tutaj zaburzyliśmy strugi powietrza, które szły od góry, przez co zmniejszyliśmy siłę nośną skrzydła. No i tym sposobem tutaj mamy większą siłę nośną, co powoduje, że samolot zacznie nam się przechylać na prawą stronę, a tym samym wchodzić w zakręt w prawą stronę. No i analogicznie jest, jeżeli damy w drugą stronę, no bo teraz tutaj skrzydło poszło w dół i zwiększyło siłę nośną na prawym skrzydle. No także to jest chyba już jasne. Tak samo działają pozostałe stery, ster wysokości na przykład weźmy, czyli tutaj na styczniku poziomym. Daje wolant do siebie. I co się dzieje na sterze wysokości? Podobnie jak na lotkach, tak? Kiedy ster idzie do góry, siła nośna na tym skrzydle maleje. Kiedy tutaj siła nośna maleje, to można powiedzieć, że ogon będzie szedł w dół. Ta siła będzie mniejsza, siła nośna będzie mniejsza, więc ogon pójdzie bardziej w dół, a tym samym dziób samolotu pójdzie w górę. Co da nam efekt taki, że będziemy się wzbijać. A kiedy dam w drugą stronę, odepchnę wolant od siebie, no to ten teraz jakby zmieniliśmy profil skrzydła w ten sposób, że zwiększyliśmy siłę nośną skrzydła, zwiększyliśmy kąt natarcia skrzydła, więc siła nośna na tym ogonie, na skrzydle ogonowym jest większa, co powoduje większe ciągnięcie całego ogonu samolotu do góry, a tym samym nos samolotu skieruje się w dół, co da nam efekt, że właśnie zniżamy lot. No i ster kierunku oczywiście działa tak samo, też to jest skrzydło, czyli popatrzmy tu z góry, jak to wygląda. Ojoj. Może jeszcze oddalej, bo tu nie widać za bardzo. Ok, dopnąłem lewy orczyk w lewo i tutaj ster kierunku wychylił się w lewo. No jak to działa? Dokładnie tak samo. Czyli zwiększyłem siłę nośną, która będzie pchała ten ster w prawą stronę. Kiedy zrobię odwrotnie, no to spowoduje, że siła nośna będzie większa w lewą stronę. No jak teraz siła większa będzie w lewą stronę, no to samolot zacznie skręcać. Nos samolotu skieruje się w prawo. No i tak to właśnie działa, tak? Czyli depczę prawy pedał i nos idzie w prawo, bo ogon
ucieka w lewo. No i tak to jest z powierzchniami sterowymi. Kolejna sprawa to trymery. To są takie jeszcze mniejsze powierzchnie sterowe umieszczone na różnych powierzchniach sterowych, czy to na lotkach, czy to na sterze kierunku, czy na sterze wysokości. I tu właśnie widzimy takie małe klapki jeszcze, tak? Tu jest cały na przykład ster wysokości, który się tu rusza, ale tu na tym sterze są jeszcze dwie takie mniejsze klapki. I to jest właśnie trymer. Trymer, który ułatwia nam wyważanie samolotu. Zwiększmy to, zbliżmy to trochę. Jak to właśnie działa? Ok. Ja teraz będę tak trymował. O, trymer to się znajduje tutaj. To jest to koło. Nie wiem, czy to będę w stanie tym tutaj ruszać, ale chyba nie. O, coś tutaj załapie mi. O, załapało. Tak, mogę kręcić tym kołem. Teraz kręcę jakby kołem w dół, co oznacza nos w górę, że chcę tak wytrymować samolot, aby nos kierował się w górę. Patrzcie tutaj na trymerze, co się dzieje, tak? Trymer nam się wychyla i to już widać. Już mamy max tutaj. I cóż tu się stało? Oddalmy teraz. Widzimy, że ta klapka trymera poszła mocno w dół. Co spowoduje, że cały ster leciutko nam się uniesie, tak? Bo powietrze jakby zacznie tutaj się obijać mocniej od dołu, co spowoduje, że cały ster wysokości tutaj lekko się uniesie. No a jak wiemy, jak ster tutaj się unosi, to powoduje właśnie, że nos idzie w górę. Także w ten sposób możemy wyważyć samolot tak, że jako pilot nie musimy trzymać ciągle o tak steru troszeczkę w górę, aż nasz ręce rozbolą, tylko właśnie używamy trymera i trymer załatwi sprawę za nas. Tak? Czyli ta mała klapka zrobi to za nas. No i tak samo mamy trymer na sterze kierunku. To do tego służy i tutaj inne pokrętło. Ono jest takie usytuowane wtedy poziomo. Niektóre samoloty mają też ster na lotkach. Ten prawdopodobnie też ma tutaj czy niestety tylko trymer na lotkach, czyli też możemy sobie trymować pochylanie samolotu lewo-prawo. No i tyle, jeżeli chodzi o powierzchnie sterowe. Jak pewnie wiecie, samoloty mają też klapy. To nie są powierzchnie sterowe, ale też mogę wam o nich powiedzieć. No nie są powierzchnie sterowe z tego względu, że one nie sterują w jaką stronę i jak ma samolot lecieć, czy w górę, czy w dół, czy w lewo, czy w prawo. W każdym razie one powodują, że one zmieniają profil skrzydła, tak? Podobnie jak lotki, czy ster wysokości, czy ster kierunku zmieniają profil skrzydła, tutaj głównego. Odpaliłem silniki, bo klapy nie działają bez wspomagania hydraulicznego, czyli bez mocy silników. I wychylimy klapy. Beechcraft Baron wychyla klapy na dwie pozycje, to jest pierwsza pozycja i druga pozycja wychylenia klap. No i oczywiście też widzimy, że zmienił się profil skrzydła, co jak wiemy już taki profil skrzydła powoduje zwiększenie siły nośnej, ponieważ zwiększył się kąt natarcia skrzydła, powodując większą siłę nośną. Przez co samolot może lecieć dużo wolniej, co jest bardzo właśnie potrzebne przy lądowaniu, żeby lecieć jak najwolniej, no ale też wciąż lecieć, bo wiemy, że żeby samolot leciał, to skrzydło musi ciąć powietrze, jeżeli z odpowiednią prędkością. Jeżeli ta prędkość będzie już zbyt mała, to samolot zacznie spadać. A klapy powodują, że samolot może wciąż lecieć, ale z małą prędkością i jeszcze lecieć. Dobrze, to tyle w tym odcinku przypominania sobie FSX-a i jak to się latało. Powierzchnie sterowe mamy za sobą. Także dzięki za oglądanie. Cześć wam.